Mateusz Wasowski, strażak Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Drawsko-Pomorskim. Mateusz, przed Twoim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych rozmawialiśmy o tym, że będziesz startował w zawodach. No dzisiaj rozmawiamy po tym, jak już wróciłeś. Trochę czasu minęło, powiedz, co udało się zdobyć, wywalczyć, bo na Twojej piersi 3 medale aż. Tak, dokładnie, 3 medale, złoto, srebro i brąz, wszystkie 3 kolory. Złoto zdobyliśmy w drużynie, czyli suma 3 czasów indywidualnych. Srebro zdobyłem indywidualnie w kategorii Chief. Ogólnie indywidualnie byłem 10 w kategorii Open, czyli 10 strażak na świecie. I brąz wywalczyliśmy w sztafecie. Zanim porozmawiamy o całym wyjeździe, powiedz, co miałeś do wykonania na tych ciężkich torach, bo widziałem w internecie, dużo miałeś tam do zrobienia. Dokładnie. Znaczy, ogólnie tor jest zawsze taki sam, czyli w bieg na trzecie piętro wspinalni, wciągnięcie węża 19-kilowego, zbiegnięcie, później jest kolejnym zadaniem wyważenie drzwi, imitacja wyważenia drzwi, młotkiem 4-kilowym musimy przesunąć 70-kilową sztabę, następnie slalom, przeciągnięcie linii wężowej nawodnionej i zbicie celu i na końcu wisienka na torcie, ewakuowanie manekina. Wszystko na czas. Tak, dokładnie, wszystko na czas. Ile było drużyn? Drużyn nie jestem w stanie określić, ile było. Było około 400-450 zawodników z 14 krajów. A Polskę kto reprezentował? No oprócz Ciebie. Polskę ogólnie reprezentował nasz cały team, Scantex Team Poland. Tutaj warto zaznaczyć, że mistrzem świata został strażak, kolega z naszej drużyny. Reprezentował to właśnie Adam Spychała, Rafał Bereza, Beata Świderska, Dawid Rąbczyk, Daniel Toporek i Sylwek Kemprowski. Można powiedzieć taka grupa z całej Polski. Tak, dokładnie, grupa z całej Polski. Chłopaki pochodzą z Chełma, z Ostrowa Wielkopolskiego, z Gdańska, z Bielawy i okolice Świdwina. Jak to się stało, że stworzyliście właśnie taką drużynę? Ogólnie pomysł drużyny już powstał kilka lat temu, bodajże w 2019 roku. Spotkaliśmy się na zawodach jednych, drugich, trzecich, no i tak powstała drużyna. I to taka drużyna z sukcesami? Dokładnie, kilka tych sukcesów już na swoim koncie mamy. Dwukrotne Mistrzostwo Europy, no i teraz Mistrzostwo Świata. To było takie najważniejsze wydarzenie sportowe w waszej karierze dotychczasowej? Myślę, że na pewno tak. To był pierwszy wyjazd nasz na Mistrzostwach Świata. No, udało się wrócić ze złotem, także bardzo fajnie. Przechodząc do samego wyjazdu, po przylocie do Stanów Zjednoczonych, no jak wyglądały te pierwsze godziny? Powiem tak, no wyglądały źle. Ogólnie ten jet lag jest, myślałem, że to nie jest aż tak poważna sprawa, ale jest. Ciężko w ogóle usnąć, ciężko spać w pierwszych 3-4 dniach. Dopiero w 5-6 dniu zaczyna się robić normalnie, jakbyśmy byli w Polsce. Jak tam się odnaleźliście? Mieliście jakiegoś przewodnika? Nie, ogólnie wynajęliśmy samochód, podróżowaliśmy wszędzie wynajętym samochodem. Wszystko na mapach Google, że tak powiem, wszystko sobie sprawdzaliśmy, co można zobaczyć, gdzie pojechać, co zwiedzić i tak sobie radziliśmy. Udało się dotrzeć do jakiejś komendy Straży Pożarnej? Tak, odwiedziliśmy dwie jednostki Straży Pożarnej, jedną w Salt Lake City, drugą w Sandy. Zobaczyliśmy, jak wygląda praca strażaków w Ameryce. I jak byliście tam witani jako strażacy z Polski? Ogólnie bardzo, bardzo fajnie, przyjemnie. Chcieli sobie też porobić z nami zdjęcia. Chcieli, żebyśmy im pokazali strażackie wozy nasze, jak to u nas wygląda. Trochę porozmawialiśmy i wypiliśmy kawę. Oprócz sportu, oprócz zwiedzania Straży Pożarnej, co jeszcze robiliście? Ogólnie też zwiedzaliśmy troszkę stany, w których byliśmy. Byliśmy w stanie Utah, w Nevadzie i w Arizonie. Zwiedziliśmy Wielki Kanion, zwiedziliśmy Las Vegas, także dużo fajnych rzeczy udało się zobaczyć. Mimo, że jesteście strażakami, mieliście różne przygody na trasie. Zatrzymał nas szeryf tamtejszego stanu czy okręgu, nie wiem jak to tam u nich dokładnie wygląda. Przyszedł do nas z przetłumaczonym tekstem po polsku. Powiedział, żebyśmy troszeczkę zwolnili, bo troszeczkę przesadziliśmy z prędkością, ale obyło się tylko na pouczeniu. W czasie tego całego wyjazdu napływały do Ciebie informacje od przyjaciół, od znajomych, że oglądają, kibicują? Tak, było tego bardzo wiele, za co serdecznie dziękuję. Nawet na nie wszystkie udało mi się odpowiedzieć, bo naprawdę było tego bardzo dużo komentarzy, bardzo dużo wiadomości prywatnych na Messengerze, na Instagramie, na WhatsAppie, na wiadomościach SMS-owych, które dopiero odczytałem po przyjeździe do Polski, bo tam nie miałem dostępu do sieci.
ale naprawdę bardzo wszystkim za wszystkie komentarze dziękuję. Widzę, kurtka chyba też prosto z USA. Tak, kurtka to jest ogólnie taki symbol włączenia mnie do Lions Den Member. To jest taki, jakby to powiedzieć, zbiór strażaków, którzy ukończyli tor poniżej 100 sekund. Czyli to takie zaszczytne grono. Tak, bardzo zaszczytne grono. Teraz po powrocie odpoczynek, czy jednak ciężka praca, codzienność wróciła? Codzienność wróciła, na pewno tej pracy jest dużo. Tutaj wszystko na mnie czekało, że tak powiem. Trzeba to teraz wszystko nadrobić i działać dalej. Koledzy z pracy przybili piątkę? No oczywiście, przybili piątkę, pogratulowali. Z tego miejsca chciałbym również podziękować firmom, które mnie wspierały. Jest to Scantex. Chronimy strażaków, to jest firma, która produkuje ubrania strażackie i dla służb ratowniczych. Klinice Medicine, która mnie wspiera również finansowo. Szefowi firmy Jumart Elektrotechnika, który również mnie wspiera finansowo. Firmie Elten, która produkuje buty strażackie. Firmie ubezpieczenia InPlus z Drawsko-Pomorskiego, która ubezpieczyła nasz wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Oraz firmie Pitbull, który nas ubrał podczas zawodów.